Na koniec poproszę, został już poproszony o zabranie głosu szefa regionalnej kampanii wyborczej pana posła Artura Kieradę. Szanowni Państwo, tak na wstępie muszę powiedzieć, że jest taka zasada, że najgorzej się występuje ostatniemu, ale z taką drużyną za plecami człowiek niczego się nie boi. Pani minister, szanowni Państwo, wszystkim bardzo gorąco chciałem podziękować na koniec na tej konwencji, że na nią przybyliście. Bo to niewątpliwie święto w tej kampanii wyborczej, święto Platformy Obywatelskiej, kiedy musimy dodać otuchy naszym kandydatom. A macie Państwo przed sobą, a w zasadzie za mną, najlepszych z najlepszych. To kandydaci na wójtów, burmistrzów, na prezydentów, to drużyna do sejmiku wojewódzkiego. Ale szanowni Państwo, na tej sali jest wielu kandydatów do niższego szczebla samorządu, ale równie ważnego dla naszej przyszłości. I proszę Was bardzo gorąco, zagrzejmy ich jeszcze raz brawami. Wszystkich! Wybory, szanowni Państwo, to najważniejszy okres w życiu każdego polityka i każdej partii politycznej. Indywidualnie nas wszyscy zbiorowo. Wybory to okres podsumowania, ale przede wszystkim oceny naszych działań, trudów i tego, co robimy na co dzień, naszej codziennej pracy. To, czy pozytywnie nas ocenią, przepraszam, mieszkańcy, zależy tylko od Was i od Waszej determinacji. Ja muszę przyznać, że w tych wyborach mamy o tyle trudne zadanie, że mamy bardzo mocno zdeterminowaną opozycję. I mówię tutaj szczególnie o prawej stronie sceny politycznej, bo widzieliśmy ostatnio nawet na tej sali, w ostatni poniedziałek, konwencję Prawa i Sprawiedliwości. My rzadko odnosimy się do naszej opozycji, ale jedno trzeba podkreślić, bo z tej konwencji, z relacji, jakie przedstawiały media, pokazywał się dość smutny obraz. Mówię smutny nie dlatego, że było tam zbyt dużo krytyki, że, nie wiem, za bardzo oberwało się Platformie Obywatelskiej, ale smutny dlatego, że w województwie świętokrzyskim w tych wyborach Prawo i Sprawiedliwość zebrało wszystkich ludzi, którzy są przeciwko nam. Ludzi, którzy nie do końca cokolwiek ich łączy z Prawem i Sprawiedliwością, a wydawałoby się, że ich dzieli. Na tej konwencji widziałem m.in. prezydenta Kielc Wojciecha Lubarskiego, który jeszcze 4 lata temu miał hasło do samorządu dość partii w samorządach, a więc mówił dość PiS-u w samorządzie. Dzisiaj mu nie przeszkadza to, by startować z ich list do sejmiku wojewódzkiego, jego kandydatów. Mało tego, na bok Wojciecha Lubarskiego widziałem działaczy z Solidarności Świętokrzyskiej. I dziwię się, bo chyba zapomnieli, co jeszcze nie tak dawno, jakich epitetów używali w jego kierunku, kiedy było zamieszanie i takie mało chlubne dla Kielc wydarzenia w kieleckim MPK. Wśród nich widziałem pana Ziobrę, wśród nich widziałem pana Gowina, tego, który nie mógł się zrealizować w Platformie Obywatelskiej. I ten obraz, który się wyłaniał, to nie ludzi, którzy mają receptę na województwo świętokrzyskie. Nie ludzi, którzy chcą dobrze dla tego województwa, tylko ludzi, którzy przede wszystkim chcą iść po władzę. Szanowni Państwo, to, co chyba najgorsze, to, że nawet nie usłyszeliśmy tam konstruktywnej krytyki. Bo nie widziałem, żeby ktokolwiek na tej konwencji krytykował te inwestycje, które zrealizowaliśmy przez ostatnie lata. Nie widziałem, żeby ktokolwiek krytykował te dokumenty, które dzisiaj zarząd województwa przygotował i mam nadzieję, dzięki wyborcom, my je będziemy wdrażać po tych wyborach. Nie widziałem również krytyki, między innymi dokumentu, który będzie niedługo podpisany przez premier Ewę Kopacz, a więc kontraktu terytorialnego. Dokumentu, o który walczyliście wy jako samorządowcy, my jako posłowie. Dokumentu, który przywiezie tutaj pieniądze na inwestycje, które ludzie czekają od lat. Widziałem tylko krytykę dla krytyki bez żadnych konkretów. Uważam, że nie możemy takim ludziom oddać steru naszego województwa. My wiemy, że współrządzenie w sejmiku województwa w każdej gminie, w każdym powiecie to wielka odpowiedzialność.
Ale muszę wam się też przyznać do jednej rzeczy. I to mówię w imieniu nas wszystkich parlamentarzystów, bo niejednokrotnie rozmawiamy, a większość naszej świętokrzyskiej drużyny ma doświadczenie samorządowe, że oprócz tych trudów, z którymi się spotykacie na co dzień, to ogromna satysfakcja. To tutaj macie kontakt z mieszkańcami, to tutaj widać najszybciej efekty tego, co robicie, poszczególnych inwestycji. My jako posłowie oczywiście nie wybieramy sobie, czy lobbujemy tam za tą gminą, gdzie jest nasz prezydent, czy nie, czego przykładem chyba najlepszym są Kielce, pani poseł, choć muszę przyznać, że lepiej się współpracuje z tymi, którzy są na tą współpracę otwarci. Ja tutaj mógłbym wymieniać, czy Janka Maćkowiaka, Michała Cichockiego, Grześka Świerczka, ile przez ostatnią kadencję byliśmy razem wspólnie, jako parlamentarzyści z nimi w Warszawie, za ważnymi dla naszego regionu rzeczami. Ale oczywiście wymieniłem duże miasta, ale mamy też małe gminy, jak choćby, nie wiem, z wójtem gminy Zagnaść, czy wielu innymi. Wszystko to robimy wspólnie, dla naszej ziemi. I uważamy również, że w samorządzie nie powinno być podziałów. I my tych podziałów nie tworzymy. Ale jedno wam przyznaję. Również to, co w naszej pracy poselskiej jest najprzyjemniejsze, jest dzięki wam. Dzięki temu, że właśnie za tymi rzeczami możemy zabiegać. I proszę was bardzo, chcę, żebyśmy po tej kampanii wyborczej, po tej kampanii samorządowej, po tych wyborach również z wami dalej mogli jeździć do Warszawy. Właśnie z wami. Pani minister mówiła o trudach kampanii, o tym, że z każdego miejsca, jeśli jest się zdeterminowanym, można zdobyć sukces. Ona startowała pierwszy raz do sejmiku z 11 miejsca, dzisiaj jest konstytucyjnym ministrem. Pani poseł dzisiaj jest szefem regionu, też startując z miejsca przedostatniego wtedy na liście Platformy Obywatelskiej. Dziś wszyscy możemy osiągnąć sukces, może go osiągnąć Platforma Obywatelska, jeśli będzie z naszej strony determinacja. Ja powiem jeszcze o jednej dacie, roku 2007. To był rok, kiedy my zostaliśmy pierwszy raz, ja i pani poseł, wybrani do parlamentu, ale to był rok, w którym pierwszy raz Platforma Obywatelska mogła rządzić w naszym kraju. Czym on zaowocował? Tym, że dzisiaj mamy jedno z ważniejszych stanowisk dla Donalda Tuska, naszego premiera, dzisiaj prezydenta Europy. Tym, że w międzyczasie mogliśmy również zadbać o wielkie pieniądze z Unii Europejskiej po ciężkich negocjacjach. Dzisiaj nie możemy pozwolić, by te pieniądze nie były dobrze wykorzystane. Dlatego was bardzo proszę, w tych wyborach postarajcie się zapukać do każdych drzwi, odwiedzić każdą mniej lub znaną osobę, zaczepić każdego na ulicy, nieważne jakie ma poglądy polityczne, by pokazać, że te inwestycje, które są, te budowane drogi, te szpitale, zmieniające się prawo, że nie to nie bierze się znikąd, że za tym stoją konkretni ludzie, że za tym stoją ludzie Platformy Obywatelskiej. Chciałbym na koniec was, byście to właśnie zrobili, między innymi dla Donalda Tuska, między innymi dla urzędującej dzisiaj premier Ewy Kopacz, między innymi dla nas posłów, byśmy mieli z kim współpracować, byście w końcu to zrobili dla siebie, bo startujecie w tych wyborach po zwycięstwo, ale przede wszystkim, żebyście zrobili to dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, bo oni na to zasługują. Dziękuję bardzo, a my ruszamy po głosy, serca, poparcie i wsparcie mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Dziękuję bardzo. Thank you.